Mam okazję życzyć Państwu tego, aby rok był pełen radości, uśmiechu, pełen też refleksji, aby nigdy już nie powróciły czasy, o których opowiada to muzeum, aby radość, piękno Bożego Narodzenia i przyjścia na świat Jezusa Chrystusa nie zostało zamykane w enklawach ogarniętych otaczającym je pandemonium, a było powszechnie i publicznie głoszone także w takich miejscach jak to muzeum. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Żeby tradycja żyła, ona musi nie tyle asymilować, co musi być opowiedziana tym językiem, w którym my żyjemy dzisiaj. My wszyscy jesteśmy aktywni muzycznie, może ja najmniej, natomiast moi bracia, moi bratankowie, moje dzieci cały czas są aktywni na scenie muzycznej. Czyli nasze fascynacje muzyką jazzową, etniczną, rockową czy symfoniczną w sposób naturalny przenikają do tego projektu, do tego programu, który jest na scenie. Jest oczywiście takie niebezpieczeństwo, że coś, co było fragmentem takiego nieskrępowanego domowego szaleństwa, gdzie te kolędy służyły nam jako pewien pretekst, żeby sobie pośpiewać, w sumie nacieszyć się wspólnotą, wyprowadzone z domu, z rodzinnego stołu, z tego niezobowiązującego klimatu, pokazane na scenie, coś tam tracą. Natomiast zyskują to, że całą tą szatę artystyczną, to, że pojawiają się formy, te formy ewoluują z nami. Czegoś tam nowego, ktoś coś usłyszy, załapie, trochę młodzi wnoszą świeżości. Także myślę, że nie napinamy się jakoś bardzo, to jakoś wszystko płynie samo z siebie po prostu. Następne pokolenie moje zaczęło chwytać za instrumenty w pewnym czasie i teraz doszliśmy do etapu, kiedy jesteśmy samowystarczalni. Jest na scenie około 15 osób. Pokazujemy, że mając różne poglądy, różne zapatrywania na pewne sytuacje, jesteśmy jedną rodziną i możemy się cieszyć wspólną obecnością i to jest duża siła. Ja jestem przekonany, że dla nas wszystkich, jak wychodzimy na tę scenę, to nie jest rytuał, to nie jest projekt tradycyjny, to nie jest job, to nie jest kolejny koncert, że ta świadomość gdzieś jest w środku i że my rzeczywiście wierzymy w to, że Jezus Chrystus przychodzi do nas pod postacią tego dziecka i każdego roku przeżywanie tej tajemnicy też stawia nas wobec jakiegoś wyzwania. Myślę, że to jest ważne i warto to pielęgnować. Myślę, że po to jest właśnie śpiewanie kolęd. Przecież w Polsce to jest niezwykła tradycja, która niestety trochę zanika i widzę to po moich znajomych, gdzie spotykamy się czasami
czasem na wigiliach, takich przedświątecznych wigiliach dla znajomych, no i jestem jedną z wielu osób, która w ogóle zna na przykład teksty kolęd. I jest mi strasznie przykro, bo uważam, że to jest coś, co jednoczy absolutnie nie tylko chrześcijan, ale w ogóle Polaków i to jest rzecz, która jest między jakby podziałami. I takie śpiewanie kolęd moim zdaniem jest rewelacyjne właśnie i jednoczy i w rodzinie, i w ogóle.